W tym filmie pokażę Ci wzory na rozwiązywanie równania kwadratowego, a także kilka przykładów ich użycia. Czyli mamy równanie kwadratowe. Czyli ax kwadrat, czyli tak, x jest tutaj niewiadomą, kwadratowe, czyli występuje ta niewiadoma w drugiej potędze i standardowo współczynnik przy x kwadrat oznaczamy przez a, potem jest niewiadoma w pierwszej potędze pomnożona przez znany współczynnik b plus c równe 0. I chcemy mieć naprawdę równanie kwadratowe, to znaczy równanie, w którym x kwadrat występuje, czyli zakładamy zawsze, że a jest różne od 0. No i okazuje się, że istnieją wzory, które pozwalają w zależności od a, b i c podać x. I ja teraz te wzory tutaj zaprezentuję. Więc po pierwsze liczymy tak zwany wyróżnik, oznaczamy to deltą, to jest grecka litera delta, taki duży trójkąt i to się nazywa wyróżnik. Wyróżnik równania kwadratowego, a czasem po prostu się to nazywa delta. I to jest b kwadrat minus 4ac. No i teraz może się zdarzyć, że delta jest mniejsza od zera, to wtedy nie istnieją, to równanie nie ma rozwiązań, czyli jest brak rozwiązań. Napiszmy tu jeszcze rzeczywistych. Okazuje się, że istnieją pewne ogólniejsze liczby niż te znane nam liczby rzeczywiste. Nazywają się one liczbami zespolonymi i one wtedy spełniają to równanie. No ale to nie jest tematem tego filmu. Czyli po prostu wtedy to równanie nie ma rozwiązań rzeczywistych. Czyli takich, jakie znacie. No a jeżeli delta jest większa równa 0, to mamy dwa rozwiązania, mianowicie oznaczamy je x1, x2, no jakoś je trzeba oznaczyć, minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. No wtedy pierwiastek z delty możemy wyciągnąć, prawda, jeżeli to jest liczba nieujemna, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli mamy dwa rozwiązania, chyba że delta jest równa 0, wtedy prawda, oba te rozwiązania dają nam jedno rozwiązanie. To są te wzory, które są bardzo użyteczne i warto je zapamiętać. Warto też zapamiętać sposób, w jaki te wzory się otrzymuje. Mianowicie to nie są żadne magiczne wzory, one wynikają z metody uzupełniania do kwadratu, prawda, która pozwala to równanie zapisać w nieco inny sposób i zobaczyć, że rozwiązania właśnie w ten sposób wyglądają. No i to jest opisane w jednym z filmów poświęconych równaniu kwadratowemu. A teraz przejdźmy do przykładów zastosowań tych wzorów. Zacznijmy od następującego równania. X kwadrat plus 4x minus 21 równe 0. No dobrze, teraz tak, a, b i c musimy zidentyfikować, więc x kwadrat występuje ze współczynnikiem 1, czyli a jest równe 1, b to jest współczynnik przy x, czyli 4 i c jest minus 21. Wobec tego delta jest co? B kwadrat, czyli 4 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 21, czyli to jest 16. Plus 4 razy 21, czyli 84, czyli 100. I wobec tego pierwiastek z delty jest 10. I co? X1 to jest minus b, czyli minus 4, minus pierwiastek z 10. Minus pierwiastek ze 100, czyli po prostu 10 przez 2a, czyli przez 2. I to jest minus 14 przez 2, czyli minus 7. I x2 to jest minus 4 plus 10 przez 2, czyli 6 przez 2, czyli 3.
No to sprawdźmy, że rzeczywiście te liczby są pierwiastkami tego równania, rozwiązaniami tego równania kwadratowego. Czyli tak, minus 7 do kwadratu plus 4 razy minus 7 minus 21 to jest 49 minus 28 minus 21, no i 28 to jest rzeczywiście 0. To się zgadza. I drugie 3 do kwadratu plus 4 razy 3 minus 21, czyli to jest 9 plus 12 minus 21 i to jest 0. Rzeczywiście się zgadza. Teraz tak. To są bardzo proste równania i te całkowite rozwiązania, to jest bardzo proste równanie. Całkowite rozwiązania to właściwie można by zgadnąć. Istnieje sposób, czyli tak zwana metoda rozkładu na czynniki. Dlaczego ona jest tak zwana? No dlatego, że to nie jest uniwersalna metoda i w jednym z filmów też o tym mówię, ale właściwie można by próbować rozłożyć ten nasz trójmian na czynniki. Prawda? I wtedy jak umiemy rozłożyć na czynniki, no to znamy rozwiązania, prawda? Bo to równanie, to równe 0, znaczy, że iloczyn jest 0, czyli x minus a jest 0, czyli x jest a lub x jest b. Czyli jak umiemy znaleźć taki a i b, to potrafimy rozwiązać to równanie. No a z drugiej strony, jeżeli to wymnożymy, to mamy tak, x razy x to jest x kwadrat, potem jest minus x razy a plus b będzie i plus ab. I to ma być x kwadrat plus 4x minus 21, czyli w zasadzie musimy znaleźć a i b takie, że ab jest minus 21 i a plus b jest minus 4. No i ponieważ okazuje się, że rzeczywiście łatwo jest znaleźć dwie całkowite nawet liczby. Oczywiście, gdybyśmy próbowali rozwiązać uczciwie ten układ równań, to z powrotem byśmy doszli do tego równania. Ale tak to możemy zgadnąć, prawda? Minus 7 i 3 rzeczywiście spełniają te dwa równania. Ale, prawda, tak możemy postąpić tylko w przypadku szczególnie prostych rozwiązań. Natomiast podkreślam jeszcze raz, to jest uniwersalna metoda. To są uniwersalne wzory, które pracują zawsze. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Może jeszcze przepiszmy sobie jeszcze raz te wzory. Mamy równanie ax kwadrat plus bx plus c równe 0 i rozwiązania są x1 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, x2 równe minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a delta to jest b kwadrat minus 4ac. I przejdźmy do kolejnego przykładu, czyli równanie mamy 3x kwadrat plus 6x równe minus 10. No i na początek chcemy to równanie doprowadzić do tego, żeby po prawej stronie mieć tylko 0, wobec tego co? Musimy dodać 10 do obu stron. Czyli mamy 3x kwadrat plus 6x plus 10 równe 0. Wobec tego tak, a jest 3, b jest 6 i c jest 10, czyli delta to jest tak, b kwadrat, czyli 6 do kwadratu, minus 4 razy a, czyli razy 3 i razy c, czyli razy 10. Wobec tego to jest 36 minus 120, no i to bez wątpienia jest mniejsze od zera. A to oznacza, że jest brak rozwiązań. To równanie nie ma rzeczywistych rozwiązań. No i w układzie współrzędnych może sobie warto uświadomić, co to oznacza. No, wykresem tej funkcji jest parabola, prawda? I współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, wobec ramiona są do góry. No i to po prostu, nie wnikając w to, jak dokładnie ta parabola leży tutaj, to oznacza, że ta parabola nie przecina osi x-ów, czyli w całości leży ponad osią x-ów, czyli ta funkcja ma tylko wartości dodatnie. Prawda? To jest ilustracja tego faktu, że takie równanie kwadratowe nie ma rozwiązań. No i zróbmy jeszcze jeden przykład. A mianowicie
minus 3x kwadrat plus 12x plus 1 równe 0. Czyli tym razem a jest minus 3, b jest 12 i c jest 1. Czyli delta jest 12 do kwadratu minus 4 razy minus 3 razy 1. Czyli to jest 12 razy 12 plus 12. Czyli to jest po prostu 13 razy 12. No i to jest 156. Tak, czy też 144 plus 12. 12 do kwadratu to jest 144. Czyli pierwiastek z delty to jest pierwiastek ze 156. No i może jakoś go uprośćmy, używając tego. To jest 13 razy 3 razy 4, prawda? 12 to jest 3 razy 4. Pierwiastek, czyli to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 13 razy 3 to jest 39, czyli to jest 2 pierwiastki z 39. No i przepraszam, rozwiązania x1, czyli minus b, czyli minus 12, minus 2 pierwiastki z 39, przez 2a, czyli przez minus 6. Wobec tego to jest minus 12 przez minus 6 to jest 2, plus pierwiastek z 39 przez 3. Tak, 12 przez 6 to jest 2, tutaj mogę skrócić i to jest tyle. Natomiast drugi pierwiastek jest minus b plus 2 pierwiastki z 39 przez minus 6. I wobec tego to jest 2 minus pierwiastek z 39 przez 3. No i to są rozwiązania. Może sprawdźmy, że jedno, przynajmniej jedno z nich, prawda, że się nie pomyliliśmy. Czyli tak, może to sprawdźmy. Czyli minus 3 razy 2 plus pierwiastek z 39 przez 3 do kwadratu plus 12 razy 2 plus pierwiastek z 39 przez 3 plus 1 równa się, liczymy, to jest minus 3. No i tutaj użyję wzoru, prawda, a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Użyję sobie tego wzoru, czyli to jest tak 2 do kwadratu, czyli 4 plus 2 razy 2 razy pierwiastek z 39 przez 3 i plus pierwiastek 39 to jest do kwadratu, czyli to jest 39 przez 9, to jest b kwadrat, plus 12 razy 2 to jest 24, plus 12 razy pierwiastek z 39 przez 3 i plus 1. No i ostatecznie otrzymujemy tak. Minus 3 razy 4 to jest minus 12. Potem jest tak, minus 12 pierwiastków z 39 przez 3. To jest to razy to razy to, tak. Potem jest minus 3 razy 39 przez 9. Plus 24 i plus 12 pierwiastków z 39 przez 3 i plus 1 równa się. To co, to się skraca z tym. Minus 12 plus 24 to jest 12 plus 1, tak, to 12, tak. I jeszcze mamy ten człon, czyli minus 3, tutaj mogę skrócić i zostaje mi 3, ale 39 to jest 3 razy 13, czyli 3 razy 13 przez 3. No i rzeczywiście to jest 12 plus 1 minus 6, czyli 0. Czyli faktycznie to jest dobre rozwiązanie. No i drugie podobnie już możecie sobie sprawdzić sam.
No i teraz jak, co to znaczy? No, ile to jest tak? Pierwiastek z 39 to jest około troszkę więcej niż 6, więc jeden z tych pierwiastków jest troszkę więcej niż 4. Prawda? Bo to jest 6 przez 3, czyli 2. Troszkę więcej niż 4. Drugi jest bliski 0, ale ujemny. No i wykres tej funkcji kwadratowej. Znaczy tu mamy gdzieś 4, tu mamy powiedzmy minus 1. Prawda? Teraz parabola jest symetryczna pomiędzy pierwiastkami w środku. To jest oś symetrii, czyli to jest gdzieś tutaj jest 2 i to jest ten wierzchołek. Prawda? Współrzędna wierzchołka jest 2 i wartość w dwójce jest, ile jest wartość w dwójce tej funkcji? Minus 3. Minus 3 razy 2 do kwadratu. Może tutaj policzmy jeszcze wartość w dwójce innym kolorem. Minus 3 razy 2 do kwadratu plus 12 razy 2 plus 1. Czyli to jest minus 12 plus 24 plus 1 i to jest 13. Czyli tutaj wierzchołek jest 13. No i ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, czyli to ramiona będą do dołu, te pierwiastki jakoś tam tak sobie. Mniej więcej tak wygląda wykres tej funkcji i to są pierwiastki tego równania, czyli punkty przecięcia tej funkcji z osią OX. Czyli mam nadzieję, że to jakoś przybliżyło Cię do tej formuły i do sposobu jej stosowania i naprawdę warto tę formułę zapamiętać i warto też wiedzieć, skąd ona się bierze.